Kiedy ostatnio z rodzicami, u rodziców byłeś? Nie pamiętam. To skąd wiesz, że oni by cię nie przyjęli? Ponieważ dzwoniłem, telefonowałem, podawałem numer na budkę, żeby ojciec do mnie zadzwonił. No, zadzwonił i wyzwał mnie, że męskiej kurwy w domu nie potrzebuję, że jestem wymeldowany z domu i on sobie nie życzy, żebym w ogóle dzwonił do niej. Sprawa zaczęła się, można powiedzieć, trochę przez przypadek, dlatego że osoby nieletnie, które są tutaj na tym dworcu, a są takowe, są doprowadzone na komisariat i rozmawiamy z nimi, w jakim celu tutaj są, z czego żyją, gdzie są rodzice. I przez przypadek jeden, a potem drugi nieletni zaczęli opowiadać, że przychodzą tutaj do salonów gier, a pieniądze mają od panów, z którym się często umawiają, jeżdżą do nich do domów i za pewne usługi uzyskują jakieś tam wynagrodzenie, drobne sumy pieniędzy. I po nicy dotarliśmy do kłębka. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwester Latkowski z tej strony. Tak. Ja rozmawiam z bratem Piotrka. Moment. Brat. Słucham. Dzień dobry, Sylwester Latkowski z tej strony. Halo? Tak, słucham. Rozmawiam z Piotrem, pani synem. Czy on może do państwa wrócić? On już mu zaraz kiedyś powiedziano, on wie. On dokładnie wie, co on miał zrobić i co on narobił. A co on miał zrobić? Dobranoc. Halo? Mama się rozłączyła. Halo? 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 Wojtek? Kto mówi? Piotr. Dobranoc, synuka. Ile brat ma lat? 20. Brat też nie chce cię znać? Nie. A kiedyś z nim ostatnio rozmawiałeś? Też kilka lat temu. To jest taki pigalak dla chłopców? Tak. Czyli to jest pigalak dla gejów? No. Tutaj wzdłuż tego murka. Wzdłuż tego murka? Tego tutaj. Którego? Po prawej, tak? Czyli oni tutaj przystają, tak? To jest zależne od pory, od dnia, różnie. Za dnia też akurat przebywają? Nie. Tu generalnie wieczorny ruch jest. Tak? Tak? Czy to? Ha! Jesteście pojebani! Frejerzy jesteście zwykli. Tutaj się spotykają często z różni sławni ludzie. Tak, to jest jeden, już uciekł się, przestraszył. Tam też mamy. Gdzie? Dwie prostytutki. Tutaj, tak? Też. A rodzice? Stary chuj wiedzie, a matka jest w domu, ma spoczyn. Siostra w domu dziecka. Stary chuj wie gdzie? To znaczy gdzie? Nie wiem. Od kiedy jest chuj wie gdzie? Dwa lata. Dwa lata? Czemu jest matka? Co? W domu? Tam masz spoczyn? Nie? A z schizofreniczką, bo się ludzi wychodzić. I tak dalej, i tak dalej. Nieważne, nie chcę o tym gadać.
Nie widziałam się z nim 2 lata i bardzo czas. Tęsknisz za nią? No. To może zamiast na dworzec, to przynajmniej jak uciekasz, to byś pojechała do niej, co? Tam też, nie ma. Tam też mam przejebę. W których miejscach, żeby po prostu tych nielatów akurat wyłapać? Tutaj, park. Park tamty, co ten... Znaczy, powiem wam krótko, jeżeli będziecie takim samochodem jeździć, to na pewno nie wyłapiecie. A to znaczy, jakie mamy jeździć? Znaczy, no, takie ciemne szyby to jest podejrzane. To od razu, że to policja albo... To... Jak przyciemniane szyby, to od razu wiedzą, że... Słuchaj. Zresztą ja powiem, że jeszcze przed zatrzymaniem, jakieś pół roku przed tym, jeździł furgon policyjny z ciemnymi szybami i oni wiedzieli, że to jest policja i robią materiały. I robią zdjęcia z ukrycia. Także od razu jeden drugiemu mówi, że trzeba spierdalać to. Generalnie z tymi, z całą tą pedofilią i to wygląda tak, że to wszystko już teraz się omawiają przez internet. Nie jest tak jak kiedyś, że przyszedł na OLAP, pokręcił się i wziął go dobry wujek. Znaczy wystarczy teraz podjechać do tego tutaj, co przed chwilą stał i uciekł i zagadać. On zresztą sam by podszedł. Bo już się czaił. Było widać, że był zainteresowany, tylko się spłoszył, bo zobaczył kamerę. Ale ja myślę, że jakbyśmy szybę otworzyli, chętnie by przyszedł. Sprawa dworca centralnego to nie jest pedofilia według mnie. Według mnie, bo tam nie ma żadnych ludzi, którzy byliby poszkodowani wielce. I byliby ofiarami pedofilii. W tej sprawie, że można ich nazwać pokrzywdzeniem. To nie było coś takiego, jak każdemu się wydaje, prawda? Łzy, coś przeciwko jego woli. Ci ludzie wiedzieli, co robią. Ci młodzi chłopcy. To naprawdę, to nie było nic takiego strasznego, że ktoś ich zmuszał, groził. To był ich sposób na życie. I tak pozostał do dzisiaj. Tylko, że dzisiaj już mają powyżej 15 lat i mogą robić to oficjalnie. A ile propozycji miałeś na centralnym? Bardzo dużo. Bardzo dużo? Jakie to były propozycje? Czy nie chciałabym się przespać, czy nie chciałabym z kimś pójść do domu, czy nie. Zapraszali mnie na kawę, różne propozycje były. Kto ci zaprasza? A różni ludzie w ogóle. Stare pierdolone te żule, albo kiedyś sobie szłam w ten dzień gwałtu. To znaczy, co mnie zgwałcili, nie, to znaczy, to malowany co mnie zgwałcił. Jakiś łysy ten do mnie podeszedł, mówi. Ej, chodź na chwilę, ja myślałam, że to policja, nie. No to podeszła, nie, mówi, jak masz na imię? Mówię, Honorata. Musisz zrezygnować z psa? Ja mówię, no dobra, usiądę, nie? Coś mi tam zaczął pierdolić o seksie. Ja mówię, ej, sorry, nie? Mówię, ej, sorry, ja nie jestem taka, nie? I odbijam od niego, nie? Co myślą frajerzy, że kurwa, ma ta dupa, co da, o sorry. No. Biedni tacy, biedni. Zmuszano. Gdzie zmuszano? Gdzie to jest powiedziane, że ich zmuszano? Sami szukają, wymieniają kontakty, sami lgną i mało się nie posikają, jak widzą dobry samochód i kolesia z kasy. To o czym tu mówimy? Brałaś coś, co? Nie, piłam. Piłaś? A co piłeś? Wódkę. Wódkę. Od kiedy pijesz? Od bardzo. Proszę? 13 roku życia. 13 roku życia, to? Tak. A to na rękach, to co to jest? Wtedy raz mi podobało, to ja Proszę, a kiedy się pochlastałaś? Ile lat miałaś? Zaczęłam od 13 roku. Od 13 roku? Gdzie to zrobiłaś? Trochę w domu dziecka, trochę w ośrodku. Trochę w psychiatryku. W psychiatryku byłaś? Tak, że słucham. Ostatnio dostałam ten tulipan. Matrix. Wspieram się było. Powiedz mi coś o tych chłopakach, którzy oskarżają teraz was. Wiesz tak, generalnie to są ludzie głównie z domów patologicznych. No i zaczęły się właśnie w domu, ojciec zaczął się domyślać, że jestem, że mam pociągi do chłopców. Mhm. Ja zacząłem, mama u mnie znalazła gazetę, Mena, mhm. mama chciała i rodzice zaczęli jakby się odsuwać ode mnie. Mhm. Co dalej? No ja zacząłem coraz częściej uciekać z domu i zacząłem się prostytuować. Piotrek jest z Pragi, z Warszawy. On nie chodzi do żadnej szkoły, nie ma co robić w życiu, nie ma żadnych
pomysłów na to, co chciałby robić w życiu. Poza tym jest przysiągnięty, on już od najmłodszych lat przebywał w tym środowisku. Okresowo i z dużymi przerwami. Bo on przychodził, w międzyczasie coś mu się zmieniło w domu, wracał do domu z ośrodka, potem do ośrodka i znowu przychodził. Nie pamiętam dokładnie, kiedy on pierwszy raz odbył tą inną czynność seksualną, czy to było w wieku 12 lat, czy później, ale u niego to tak było, że tak powiem, przypływami. Okej, a pan nie pamięta tego chłopaka w ogóle, tego Piotrka młodego? Wiem, że to był jakiś chłopak taki rozrabiaka taki, wiem, że tu po oknach włazili, tutaj wie pan, cuda robili, wchodził na... Wiem, oni mieli na pierwszym piętrze, to on po tym daszku wchodził do mieszkania nawet. Taka małpa z niego była. Nie chciała mu się otwierać, to wolał po dachu przez okna tu wchodzić, bo tu nie było jeszcze tych świetlików, tylko starego typu okna były. Otwierał te okna, tu właził po tych daszkach, tak było buziakowaty. No. A kolejne osoby? Aureliusz? Tak samo, z domu zdemoralizowanego, który matka, ojciec pije. Tak samo, od najmłodszych lat obracał się w tym środowisku. Ile tak prostytuowałeś się? No, od 14 roku życia zacząłem. Pod koniec 97 roku. Pamiętasz, ilu mężczyzn miałeś? Sporo. Oskarżone te same osoby. Prostytutki. Tak, i głównie zeznają, że odbywały tylko i wyłącznie seks oralny, nic więcej. I to głównie mówią, że to oskarżeni brali członka pokrzywdzonych. Nic nie wspominają o innych formach, co jest bardzo dziwne. A powiedz mi, dlaczego tak mówią? Nie wiem. Myślę, że to jest syndrom kurwy, która po prostu tak mówi i ona nigdy nic nie robiła, ale ktoś nie. To jest specyficzne. A ty jesteś samobójczyni i przylazłaś znowu na dworzec? Nie. Mało ci razy. A tylko tu na chwilę przyszło. No, dzieliliśmy się, to przyjechaliśmy. Na dworzec? Nie. To nie ma nic wspólnego z malowanym? Nie. A dlaczego on wyszedł? Kurde, ale kurde. Możecie mi z miejsca wyjebać, nie? Kulkę w głowę strzelić. Nie sądziliśmy, że będzie na coś na nas to zdarzało. No ja wiem o tym. Szukacie? Tak. Po co tutaj przychodzisz, że będzie szukać? On tutaj też jest. No pośmiać. Nie, no żartuję, ale... Skoro on wyszedł, to wiadomo, że prędzej się później mnie i tak znajdzie. I tak mnie zapierdol. W środku cię nie znajdzie. Jak to nie? Był tam. Też chłopak, który nie ma... mieszka w kafejkach internetowych. Bierze sobie nocki za 10 zł i tam śpi, ma taką kafejkę, w której sobie śpi i tam gada, bo chyba, że klienta teraz dorwie, którego pojedzie, natomiast on już chyba u wszystkich był, to stały, który... Przestał być atrakcyjny, tak? Tak, i teraz już awansował na raczej na takiego człowieka, który gdzieś zna mało lata, może ktoś ma zamówienia. No, pan to się na razie nie przejmuje. Słucham? Nikt się na razie nie przejmuje. Kim malowany? No. Ta połowa centralnego tutaj, kurwa, tego komisariatu, to co myśli, że sama mu dupę dam. Wkurwiamy to już powoli. Za przeproszeniem, nie? Ale to jest... Powiedziałeś, że co? Że wkurwiamy to powoli. A powiedziała, że połowa tego komisariatu co? Myślisz, że ja sama dałam dupę. Tam jest dużo rozbieżności w tych zeznaniach, dlatego tak wyszło. No tak, jasne. Pierdolnie to mało lata dała dupę za kawałek drabów, nie? Jasne, zajebiście. Yeah. Jak rybak się nazywa, jak? Rybak, tak? Rybak? Rybak? Daniel? Ty jesteś Daniel? Który? Ty. Rybak? Rybak? Tak. Nie wiem, gdzie on jest. On co? Ja go nawet nie znam. Okej. Czujesz się pedofilem? Nie, nie czuję się. Ja uważam, znaczy ja jestem gejem, jestem ukierunkowany na ludzi starszych. Nie mam żadnych problemów, nie podobają mi się dzieci. W tej chwili w Polsce zatraca się generalnie to pojęcie, kto to jest gej, kto to jest pedofil. Nie ma tutaj żadnej jakiejś granicy. Jeśli chodzi o tych ludzi, to byli ludzie dojrzali, wiedzieli, co robią.
w tym biznesie, bo tak można nazwać biznes, od najmłodszych lat, więc żadna pedofilia. Żeby to sprawę ukręcić. Wszyscy, którzy, na których mieliśmy materiały, wszyscy poszli je siedzieć. Co się nie zatrzyma w Polsce, to zaraz tutaj mamy telefony. Czy u was się coś takiego przywijało? Ledwo wyszła sprawa z Jankowskim, to dwie ekipy tutaj już były. Czy Jankowski u nas się pojawił? Nie. Zamosi też. A teraz jak wyszła sprawa z Samsonem, to możemy wam powiedzieć. Samson był widywany. Ale jako każdy człowiek, tu wiele znanych osób się, że tak powiem, pojawia. Nikt nie przypuszcza. Nie mieliśmy żadnej informacji, że Samson kręci z nielatami. Jestem zawsze najgorsza i zawsze kłamie. Słuchaj, żeby wyszło tak, że to wymyśliłaś, to byśmy w ogóle go nie zatrzymywali. To wyszło tak, że ty mówisz prawdę. No spokojnie, może jeszcze... Tak, tylko że każdy mnie przykreśla na zero. Albo jestem puszczalska, albo się puszczam, tak? To znaczy wchodzę tam sobie na górę, tam, laski strzelać. A nigdy tego nie robiłeś? Ale to jest wkurzające, naprawdę. A słuchaj, nigdy tego nie zrobiłeś? Nie. Szczerze? Tak. A nie widziałeś, jak inne robią koleżanki to? Z moich nie. A z innych? Nie. Żadna? Nie. Wczoraj, no. przedwczoraj. Jechałam autobusem, to widziałam, jak typier podchodził do takiego samochodu. Też mi się normalnie łezka poradziała, nie? No. Bo mi szkoda taki typier. Sławetny TVN tutaj zaczął kręcić i też coś nas prosili, kogo moglibyśmy wystawić, to jeden z nielatów. Znaczy już letni. Teraz już letni, wcześniej, który się tutaj prostytuował, rozpoznał Samsona jako osobę, która przychodziła po nadworze z klientów. Samsona możemy być pewnie to z pustego powodu, bo oni nie potrafili opisać tego Samsona, a wtedy nie opublikowały jego zdjęcia, prawda? I mu pokazali, znasz go? Mówi to, że jest. Nie wiedziałam, ale ja tego klienta znam. Nawet powiedział, z kim się spotykał, tylko tam prawo wiedział na chatę, który był taki stały gość. Samson był widywany na dworcu, a sami dawno się dowiedzieliśmy, że on tu przychodził po konkretny cel, a nie na pociągu. Dlaczego w takim razie ta sprawa dworca jest taka głośna? A podejrzewam, że pod względem liczby zatrzymanych, aresztowanych. Tak jak patrzę, to widzę, że to była jedna z pierwszych takich. Tak, to... I od razu i od tego momentu co jakiś czas są tam gdzieś wychodzą pedofile. Jak widziałem, jak tak, nie wiem, podchodziły do jakiegoś tam kurwa pacjenta, żeby zarobić na działaczu co to próbowałaś, bo normalnie się szkoda zrobił. A czemu ich żałujesz? Co? Czemu ich żałujesz? Bo wiem, jak jest życie. To znaczy? Pierdolone i kurwa gorzkie. Życie jest pojebane. Nie, no po prostu mi szkoda ich. Szkoda, bo kurwa. No tak jak prasa i inne media to pokazują, my stanowimy ten gang, ten rdzeń. I kto należy do tego gangu? Jakie osoby? No to prasa pisała, że tam ksiądz, jakiś biznesmen z Ameryki, prawda, jakiś tam, no ten Niemiec słynny, który uciekł, prawda, jakiś biznesmen niemiecki, także no jak gdyby nas opisywano w prasie. I to nie jest tak dokładnie, trochę sprawa została rozdmuchana, jakaś tam grupa zorganizowana, klub, tak? Klub się tak nazywać. Ci ludzie zawsze podkreślali, mieli sobie nic. Jedyne co ich łączyło, że oni z tymi samymi chłopaczkami mieli do czynienia. Zresztą mnie sąd pytał, bo ja mnie tu kilka razy spisali, co ja tu robiłem. Ja powiedziałem, że ja miałem taką działalność. Stąd mnie tu spisali. Zawsze się to tym kończy? Czy jest o czymś gorszym? Nie. No przecież zgwałcono cię. No wiem o tym. A to co, nie kończy się to czymś czasami gorszym? W tym przypadku nie. A w innych?
bezpiecznie jest po prostu poznawać ludzi na dworcu i z nimi dojść. Nie, no tutaj nie. Stwierdziłam, że to nie warto upaść. Perfekt to była taka czołowa postać. Generalnie trudnił się małolatami, miał swoich też odbiorców, którzy go ubierali w buty oryginalne. Ten był bardzo oryginalnie ubrany, powiem ci szczerze. Ale on siedzi. A za co siedzi? Za jakąś dziesionę. To były faktycznie ludzie z różnych środowisk, bo to i byli wykładowcy, i biznesmeni, ale też byli prości mechanicy i prości emeryci. Taki był przekrój społeczeństwa. Cokolwiek ich łączyło, to na pewno nie, no, tylko zainteresowanie. Tu na tym dworcu jest wszystko. Od prostytucji, narkomanii, po złodziejstwo. Każda grupa tutaj działa i oni tu wszyscy o tym wiedzą. Tu dużo walczyło, były rozgrywki między grupami, z jakimiś tam, powiedzmy, zorganizowanymi o to miejsce, bo tu już duże dochody ma. Złodziejstwo jest niesamowite, no stop. Taka bardzo ciekawa postać, ale on w tej chwili wreszcie poszedł siedzieć, prawda, do innej sprawy. Jak się ten pajac nazywał? To był doradca Lepera, to było ciekawe. Tak, miał nawet przepustkę do Sejmu. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś... Doradca Lepera? Tak. Miał nawet... Leper potem zaprzeczył to. Pierwsza tam była publikacja, bo u nas jeszcze wisi na ścianie. Leper zaprzeczył, ale to musiał chyba zrobić, dlatego że w jego laptopie były przemówienia Lepera. Tu nie mam koleżan. Tu nie mam kogo. Ile z twoich znajomych się tutaj prostytuuje? Znaczy, z tych ludzi, co ja tu znam, to jest Motor, Paweł, Kinga. Jak Motor? No Motor. Ostatnio go powinali, aż się wkurzyłem, nie widziałam, co go powinali. I dlatego się tak teraz często kręcę, bo chcę się dowiedzieć, kurde, co go powinali. Szkoda mi go, on też jest fajny, szkoda mi też chyba. Tak naprawdę to śledztwo by miało kręcane łeb cały czas. Jaka jest prawda? Nie, to nie jest prawda, że cokolwiek to był ktoś, cokolwiek w ogóle to ingerował w to albo coś ukręcał. Powiedz mi tak, czy jest coś, jest coś takiego, że pani Mirończyk w ogóle była na twojej rozprawie chociaż raz? Ani razu jej nie widziałem na rozprawie. A widziałeś ją w ogóle kiedykolwiek? Widziałem raz na podpisywaniu akt, kiedy byłem na... Pytała cię o coś, ty ją ci zapytałeś? To była czysta formalność. Przedstawiono mi akta, podpisałem na papierku i to wszystko. I ani razu więcej nie widziałem. To jest bardzo dziwne. Wysyła swoich zwierzchników, którzy nie mają zielonego pojęcia czasami, bo za każdym razem jest kto inny, o sprawie. Nie mają zielonego pojęcia, nie orientują się. Z panem nie będzie można później porozmawiać kiedyś, się umówić? Nie. Nie, ja nawet nie, czy ja będę na... To jest prokuratury. Z kim jest prokuratury, mogą porozmawiać na temat rozprawy. Ale konkretnie proszę z rzecznikiem, tylko... Proszę zwrócić się do... szefa prokuratury. A, czyli oficjalna. Tak. Oficjalna. Prokuratorów nie... Niestety nie. Dobrze. Ile trwało przesłuchanie czasu? Nie wiem, no z pół godziny może. I to było jedyne przesłuchanie, czy pan jeszcze później miał? Nie, to było jedyne moje przesłuchanie, po czym trafiłem do aresztu na 8 miesięcy. Czyli chce mi pan powiedzieć, że pana przesłuchiwano przez pół godziny? Tak. Przez pół godziny i później już pan tylko wlądował na sprawie sądowej. Wlądował oczywiście w areszcie. Tak, nikt już pana nie przesłuchiwał? Ani prokurator? Nie, nikt. Ja myślałem, że skoro tutaj piszą o jakimś gangu, jakiejś szajce, że będą sprawdzali, że będą jakieś konfrontacje. Nikt, pies mówię, przez 8 miesięcy pies ku lewą nogą nie zajrzał. Ja myślałem, że będę do prokuratora wezwany, że gdzieś będę mógł coś powiedzieć, wyjaśnić. Rozmawiałem z policjantem przez przypadek w zupełnie innej sprawie i powiedział mi, wręcz on powiedział mi o tym, że ukręcono łeb w sprawie. Nie. Nie, bo to wszyscy, ja mówię, tak jak myśmy prowadzili tą pracę operacyjną, to wszyscy, którzy byli tam namierzeni, którzy w tacie mogli powiedzieć przez ci poszkodowani, ci małoletni, że mogli coś powiedzieć na ich temat, to wszyscy byli albo mieli, znaczy wszyscy mieli zarzuty. No.
policjant zapytał się, co mam do powiedzenia, więc ja to wyjaśniłem. No, myślałem, że resztę zrobi policja, że jednak pojadą tam i będą rozmawiali, wyjaśnią tę sprawę. Pojadą tam gdzie? No, do ośrodka znaczy, że będą, no, wiem, że będą rozmawiali. No, myślałem, że tak działa policja, że będzie prowadziła jakieś śledztwo. No tak, bo w ośrodku ile jest dzieci pod opieką? No, w sumie razem ze stałymi i z dochodzącymi to czasami było około 60 chłopców, podkreślam. Czyli chce pan powiedzieć, że skoro namierzyła pedofila, który przez dwa lata działał, tak jak tak, i na terenie ośrodka, gdzie pan miał najlepszy kontakt z dziećmi, nikt się z policji nie pofatygował, żeby sprawdzić, czy innych pan przypadkiem dzieci tak samo nie molestował, no gwałcił? Nikt? Nikt. Nikt nigdy? Żaden policjant? No, nie, nie. Prawa pan Waldemar Kuczorowski, nie proszę na salę, wszystkie osoby. Chodź. Ale sprawa to, że się z wyłączeniem jawności, także musimy filmować. Tam nie było napisane nic na... Jest decyzja podjęta? Tak, za sprawą całego porządku dotyczy wyłączenia jawności. Także bardzo proszę nie filmować. Dobrze. Kotku, kotku, mam ci wełnę. Czyli teoretycznie tego, którego gwałciłeś, tak, wrzucili... Znaczy ja nie gwałciłem. No ja wiem, a w zeznaniach on zeznał, z którym przynajmniej wykorzystywałeś, tak? Odbywałem stosunek oralny. Tak, za 50 zł. Tak. Kiedy przywieźli go z poprawczaka w eskorcie policji, ja czekałem na rozprawę na dole w przedkarniku, tam go wrzucili. Nie rozumiem właśnie, na jakiej zasadzie to się odbywa, że izolują mnie. No po to, żebyś może mataczył, nie? No właśnie, być może. W Białołęce wszystkich razem nas do jednego pomieszczenia zamknięto, potem w jednej tej lodówce nas wieziono, potem w sądzie siedzieliśmy w jednym sieczkarniku, także tam się dopiero, że tak powiem, poznaliśmy. No i właśnie mogliśmy wtedy ustalać dowolnie zeznania. Co można myśleć o tym, jeżeli tych ludzi wsadza się do jednej więźniarki, jedzie i wiezie jedną więźniarką, w jednym sieczkarniku się ich trzyma. Czemu to ma służyć? Ja nie jestem kompetentny, żeby odpowiedzieć. To jest. No, ale co pan myśli na ten temat? Myślę, że to... To po co ta areszt? Po co wasza robota? No po co to było? Polewie dziewczynki zobaczyć. Jestem ciekawy, dlaczego nikt nie zrobi afery właśnie z nieletnimi dziewczynami. Nie, no poważnie, no bo ja myślę, że to jest większe jednak zjawisko, prawda, niż to. Moda jest taka. A gdzie takie nieletnie dziewczyny można byłoby dorwać, które to robią? Tutaj też, na śródmiejskim. Giganciary tak zwane, popularne. Stary, tutaj taksówkarze mają burdę. Szkoda mi tych ludzi, którzy się mamy. Ja też się marnuję, ale ja na to sram, bo kurwa, życie wisi. Powiedz już. Tym bardziej, że malowane są łazi, kurwa, bo zajebiście mają wszyscy. Najbardziej ja. Wolę sama się zapierdolić, niż ktoś ma mnie wypierdolić. Spokojnie, malowany to leszcz. Dla was jest leszcz. Nie dla wszystkich. A po co z nim poszłaś? Co? A po co z nim poszłaś? Bo obiecał mi działę.
A ja mu dałam wcześniej ciuchę dla takiej typiary, która spierdoli. Z kogoś tam, nie wiem, jakąś dziewczynę miał na gigancie i się pytał o rzeczy. Czy ma ponad 40 lat i są dziewczyny z gigantu ma? No, miał. Sąd się zajmował, zamiast sprawą dworca centralnego, zajmował się sprawą samochodu. Znaczy, no, sąd nie mógł się zajmować sprawą dworca centralnego, bo nie było poszkodowanych ani innych świadków. Jedna rzecz nieszczęśliwie się stała. Pierwsza rozprawa była w zeszłym roku w czasie wakacji. To był pierwszy termin. Potem na chyba trzy grupy ich podzielili. Słuchajcie, jak można nielatów z ośrodków wychowawczych ściągać na rozprawę w środku wakacji? Który z nich pójdzie? Do nas wtedy sąd tutaj przysyła pismo, żebyśmy ustalili, gdzie oni przybywają, bo oni się nie stawiają na wezwanie. No dla mnie to już był szczyt bezczelności, dobrze adwokaci. Wymyślić termin czerwcowy czy lipcowy dla nielatów. A w tym roku co zrobiono? Też w czasie wakacji. Czy to jest jedyny termin sprawy pedofilskiej, to jest w czasie wakacji? Które z nich po teraz, po dwóch latach, tak, równo dwa lata teraz zacznie, bo my we wrześniu zaczęliśmy tę sprawę badrować, po dwóch latach jeszcze cokolwiek będzie chciał rozmawiać. Czy chce mi pan powiedzieć, że wy nie byliście badani psychiatrycznie? W sprawie o pedofilię, gdzie chodzi o dzieci i tak dalej, nie badani byliście psychiatrycznie? Znaczy, ja nie byłem, o innych też nie wiem, żeby byli badani. Słoneczko, ciepłe morze. On chce powiedzieć to, żeby dali mi wreszcie święty spokój, żeby mógł się zrelaksować i wyjechać. Policji to naprawdę interesowało przez te lata? Nie. Nie. Bo nieraz słyszałem z ust Ariela, która mówiła, zatrzymało mnie te kurwy i się nabijały ze mnie. Nieraz były też takie teksty. Nie mam nic do ukrycia. Ta podchodzi do ciebie 40-letni facet i ty idziesz z nim? Jak idę z nim? No tak, no idziesz z nim, bo mówiłaś, że poszłaś z nim. Nie poszłam z nim sama. No to nawet jak ale w ogóle jakieś towarzystwo przy sobie. Aha. I to już wystarczało, żeby pójść 40-latkiem? Ja nie chciałam z nim iść, chciałam tylko, żebym posypał, chciałam odbić. No. Ale żeby posypał, to w domu, tak? Nie w domu, na kafejce internetowej. No, siedzieliśmy tam przy jakimś tym barze, przed Śródmieściem, tam pod tym parasolkami. No i potem mnie wziął na dół tam do tej kafejki, siedzieliśmy, graliśmy. Znaczy ja sobie grałam. A on ci finansował to? Tak. Najpierw kawkę postawił. To w ogóle się w ogóle nie zapowiadał na taką rzecz. Idziemy do redakcji prosto. Gdzie czekają na nas dziennikarze, którzy kilka lat temu prowadzili śledztwo dziennikarskie. To było to takie pierwsze duże dotknięcie przez dziennikarzy tematu pedofilii w Polsce. Ponieważ przez wiele lat, a co pokazują także moje doświadczenia obecne, temat pedofilii praktycznie nie istniał. Mniej więcej w ciągu dwóch miesięcy zatrzymaliśmy ponad 20 osób do tej sprawy. Też wy, to w waszej sprawie był zatrzymywany w czasie realizacji szans na sukces? Nie, absolutnie. Nie w waszej sprawie, nie waszej, tak? Wiem, co pan chce powiedzieć, słyszałem o tym, ale to nie to. Na całym świecie, w Europie Zachodniej, w Stanach się okazało, że są jakieś siatki, że problem pedofilii istnieje, tak? A w Polsce było cicho. Nie wpadliśmy na żadny genialny pomysł, tylko po tej refleksji doszliśmy do wniosku, że w Polsce taki problem też musi istnieć i zabraliśmy się do rozpracowywania tego. No i parę miesięcy to trwało i wykryliśmy swoimi metodami siatkę pedofilów internetowych. To był wrzesień, to pamiętam, że do tego momentu był spokój. No i okazało się, że problem jest. Problem jest w Polsce i to potężny. Pedofilia. Czy możemy w ogóle się spotkać? Halo? No tak, słyszę pana. Czy możemy się spotkać? Na jaki temat? No pan prowadził między innymi śledztwo związane z pedofilami. No kiedyś prowadziłem. No właśnie chciałem porozmawiać na ten temat. Państwo,
Piotrze, to ja panu powiedziałem, że dla mnie ten temat jest zamknięty. Ja niewiele mam do powiedzenia na chwilę obecną i nie sądzę, żebyśmy mogli, mógłbym panu w czymś pomóc. Zauważ, zaobserwowaliśmy, że to nie są ludzie, którzy się w pełnym świetle afiszują wszędzie, więc musieliśmy krok po kroku rozmawiać z nimi non-stop, sprawdzali nas, kim my jesteśmy, sprawdzali nasze IP, sprawdzali nasze komórki swoimi własnymi drogami, więc zanim zdobyliśmy to zaufanie, to jednak trwało i ten okres sprawdzania nas, kontrolowania, to trwało pi razy 6-7 miesięcy. Gdy to zaufanie zdobyliśmy, w tym momencie mogliśmy już wejść w otwarte drzwi niejako i dochodziło do spotkań bezpośrednich na ulicy, w miejscach publicznych, w domach i tak dalej. Czyli wy tak naprawdę dokonaliście prowokacji, dziennikarskiej. Tak, no to było tak typowe dziennikarstwo śledcze, bo teraz dużo się mówi o dziennikarstwie śledczym, ale ono się w dużej mierze opiera na jakichś informacjach podrzuconych, dostanych od takiej czy innego urzędnika czy funkcjonariusza. Tutaj była od początku nasza inicjatywa, sami do tego doszliśmy dopiero w momencie finalnym, że tak powiem, kiedy już jakby my mieliśmy według nas wystarczające dowody i możliwości przyłapania ich na gorącym uczynku, poprosiliśmy o współpracę policję po to, żeby doprowadzić do procesu sądowego. Czyli wychodzi na to, że były jakieś dwa śledztwa, które zahaczają o to? Nie, w naszej sprawie było jedno śledztwo nadzorowane przez prokuraturę Śródmieście i była to jedna sprawa. Tylko że sprawa ze względu na ilość zatrzymanych została podzielona na już w postępowaniu sądowym na kilka etapów. A to jest ciekawa rzecz. Bo być może to, co mi mówiono o kręcaniu UBA, to dotyczy innej sprawy. No, panie Andrzeju, no, ja jestem w sytuacji takiej, że natrafiłem na ścianę. Z różnych względów okazuje się, że jest ściana, że w sumie przez przypadek nawet odkryłem, że było śledztwo w Ceboszu, bo było tylko cały czas mówiono o śledztwie dworca centralnego. Później się dowiedziałem, że na chwilę komenda stołeczna to przejęła, a przez przypadek o Ceboszu. Czy naprawdę nie ma czegokolwiek, bo nie wierzę o tym, że wszystkim zależy na tym, żeby sprawa pedofilii leżała w gruzach, prawda? Policja podejmowała w ogóle prowokacje jakby w stosunku do świata pedofilii, czy w ogóle próbowała w ten sposób jakby namierzyć? No, raczej nic takiego nie było, to była absolutna nowość wtedy i dla policji, nie było w tym czasie żadnej komórki, która tym się zajmowała, żadnej jednostce policji, było dosłownie, nie wiem, dwóch, trzech policjantów, którzy raczej na zasadzie hobby chyba i tego, że po prostu gdzieś słyszeli, przyjrzeli się gdzieś za granicą, jak wygląda ściganie tego typu przestępczości, może na takiej zasadzie tylko temu się przyglądali, ale kompletnie tak naprawdę nikt się tym nie zajmował. Dopiero kiedy my poszliśmy, rozmawialiśmy z szefami Centralnego Biura Śledczego, to oni tak naprawdę przyznawali, że to jest pierwszy raz, kiedy spotykają się z czymś takim i na taką skalę i nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że to już doszło też do Polski. Jest takie miejsce pod Warszawą dla VIP-ów, gdzie ludzi z mafii i tacy postawieni mogą sobie wszystko zamówić. Młodziutkie dziewczynki, wszystko. Przekazał mi tylko to, że dotyczyło to w ogóle jakby zdjęć, czegoś takiego, a mi się aż nie mieści w głowie, że to się tylko na tym skończyło. Czego? Że dotyczyło to jakby tylko zdjęć, które akurat, to śledztwo się zakończyło tylko robieniem zdjęć. No tak, z tych ustaleń procesowych, które tam były, to po prostu były tylko zdjęcia rzeczywiście. Że działo się w całej Polsce. Jeździliśmy w tej WFT. No i koniec końców ten nasz materiał dziennikarski, śledczy, został przekształcony na śledczy policyjny. No bo oni byli przy tym, jak rozmawialiśmy, jak się wymienialiśmy tymi pedofilskimi materiałami. No i tutaj spotkało nas drugie zaskoczenie. Tym razem niemiłe, bo w momencie, kiedy mieliśmy opublikować tekst, to była sobota, kiedy ostatnie materiały schodzą do drukarni z prostu, przed faks od prokuratury okręgowej w Warszawie, która się tą sprawą zajmowała, żeby tego tekstu nie puszczać. Bo coś tam. Pierwszy raz spotkaliśmy się z takim murem niemożności albo złej woli ze strony organów ścigania, w tym konkretnym przypadku prokuratury. Powiedzmy tak, no ale jak na przykład mógłbym natrafić na kogoś, kto z Pakułą miał kontakt? Facet, który zrobił sprawę, a sam korzystał z dziewczynek i chłopców, a raczej chłopców. W sądzie to mało takich jest. Proszę? W sądzie to mało takich. Ale jak w sądzie to mało takich jest? No, to jest wszystko obłuda, niestety. A jak obłuda? No, ja rozumiem. Nie mamy na to wpływu.
proszę sobie pomyśleć, czy to jest możliwe w jakimś cywilizowanym kraju, że my, dziennikarze, dostarczamy takie dowody oto na kilku pedofili. Tonę znalezionych w ich mieszkaniach przez policję, płyt, filmów, kaset z pornografią dziecięcą. Nie jakąś tam sobie ściągniętą nawet z internetu, tylko wykonaną własnoręcznie przez nich. Na zdjęciach, na filmach są dzieci, które są namierzone konkretnie w konkretnych miejscach. Są te dzieci, są zeznania i tych dzieci, są zeznania ich rodziców, że ci ludzie przyjeżdżali za flaszkę, czy tam za jakąś drobną opłatę, niby opiekowali się tymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wiedziała policja, podsłuchiwała rozmowy, obserwowała wymienianie się tymi materiałami, tymi filmami. I ci ludzie wychodzą z sądu i publicznie do kamery mówią, że będą skarżyć dziennikarzy Tygodnika Wprost za to, że napisali bzdury, nieprawdę i tak dalej. No i sąd skazuje ich na jakieś symboliczne kary. No dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kłaniam się. Dobrze. Zajebiście. Cholera jasna. Jak Warszawa, stolica państwa, które jest spore i trochę ma historię za sobą. Jeszcze rok temu w Komendzie Stołecznej był tylko jeden oficer, który zajmował się pedofilią. Jeden. Gdy z nim rozmawiałem, pytałem, dlaczego tak jest. Przecież Warszawa to jest wielkie miasto. Powiedział, że nie ma pieniędzy, nie ma sprzętu i nie ma jakby takiego musu. To w ogóle w całej Polsce, ponieważ w Łodzi też był wydział do spraw nieletnich, była jedna pani, która się tym zajmowała i już nie ma. Wydziały są rozwiązane. Każdy ma mnie zapłacę za taką niewiarę. No troszkę racji czasami. Każdy mnie przekreśla. No wszyscy? Ten, tak, wszyscy. A nie mam zamiaru dłużej słuchać, że ja jestem dziwką, puszczalską, że ja laski trzaską, że się puszczą za towar i tak i tak. Nie mam zamiaru tego słuchać, a poza tym mam przepierdolone życie i nie mam zamiaru tego liczyć. Bałem, że ja tu źle skończę. Tu nie ma życia na tym. Rozmawialiśmy z Dowlaszem. Dowlasz? Dowlasz. Marcin Dowlasz. On jest oskarżony w tej sprawie dworca w tej drugiej grupie. Nie? Jest charakterystyczną postacią, bo miał ksywę Jaś Fasola. To faktycznie. Były przypadki, że jakiś klient po prostu po mnie lata. Znaczy, bywają tacy, którzy na przykład mają dziwne wymagania. To znaczy, polegają dziwne wymagania? To znaczy, że na przykład zapłaci 300 zł 300 zł, na przykład, że mało lat, nie wiem, ogoli sobie jaja i nie wiem, da się przykuć kajdankami. Powiedział, że jeden z policjantów rozpracowujących sprawę sam używał chłopców. To jest właśnie koleżanka tak zwana z dworca, ten policja. Tomasz Pakuła. Tak. Nie będziemy komentować. Mówię. Pan Dowlasz się cieszy, że nie zostało wszystko nagłośnione, to co on wyprawiał z tymi chłopcami. Był to osobą, która przy okazji lubiła być okładana paskiem, ale to nie jest przestępstwo, jest taka ciekawostka. Taki rudy, który lubił, żeby go wtłuc mu. Skopać go pasami, wolać. No to są takie udziwnienia. Najwygodniej jest, żeby w takich sprawach, w których nitki prowadzą właśnie do jakichś ludzi wpływowych, tak zwanego towarzystwa, lepiej, żeby to było jak najwolniej, jak najspokojniej, rozdzielić to na maksymalną liczbę ludzi odpowiedzialnych, policja, prokuratura, rozmyć to i najchętniej przeczekać, aż się zmieni władza, aż się zmienią warunki i tak dalej. Jest cisza, spokój, larum nie grają i są tacy, którzy właśnie tak to organizują, czy tak to, i to pasuje im. Tak? Oni mogą dalej robić to, co robią. Nie ma problemu, nie są ścigani. Nic im praktycznie nie grozi. I to chyba właśnie o to w tym wszystkim chodzi.
Cię pokazał. A tutaj patrz, ty dwójka? Nie, to jest knajpy, kelnerzy. Kelnerzy, którzy nie mogą pić, prawda? No co? Czekaj. No, no, proszę, uważaj, bo cię jeszcze... Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Żeby cię kamieniami nie obrzucili, bo nie, ty bywa. No spokojnie. W tej chwili to nie są pełnoletni. No ale rybak sam teraz staje się poniekąd Alfonsem. No i... Tak, rybak przychodzi na dworzec, zgadza się. Nie tylko tak, ale on zaczyna po prostu mieć jakby chłopców innych, czyli staje się jakby facetem, który powinien być ścigany przez was. Takie koło to zakreśliło, prawda? Jeszcze był niedawno poszkodowany, a teraz... Nie, bo to tak wygląda, jakby była walka z wiatrakami. O to właśnie jest, mówię. To jest na tej zasadzie. O to właśnie mówię. On jest w tym momencie poszkodowanym, za jakiś czas już nie będzie poszkodowanym, tylko już jest sprawcą, bo tam nagabuje, tam załatwia klientów, bo jest tu znany, kręci się w tym środowisku. Najlepiej do takiego człowieka podejść i wszystko załatwić. To, co wy doszliście, czy w jakikolwiek sposób się pokrywało z sprawą dworca centralnego? No, pokrywało się zdecydowanie ze sprawą dworca centralnego, dlatego że no, w materiałach tych pedofili, których my przyłapaliśmy, były filmy, zdjęcia wykonane przez też warszawskich pedofili, którzy też się albo tam pojawiali na dworcu centralnym, albo znali to środowisko i tak dalej. Nie tylko dworca, ale też innych grup warszawskich, na przykład grupy braci Jabłońskich sławnych, którzy tam kręcili różne filmy i tak dalej, i tak dalej. Tych trzech koleś tam, o Daniela Rybaka. A dlaczego mamy kichę? No bo już się tam nie pojawił. Właściwie szedłem sobie tutaj nie i mnie dorwał Daniel. Z kolesiami był. Ale co to on był tam, ten Daniel wśród tak, tych trzech? Tak. To który z nich to był Daniel? Tak. Z tą przepaską. To on, zobacz. Robisz ich? Tak. Ja ci specjalnie wolno to robię. Zapytam, czy porozmawiają. Pogadacie? Możecie na chwilę podejść? Słuchajcie, wróbla znacie? Nie znamy żadnego wróbla. Na pewno? Piotra Wróblewskiego? A Daniela? A rybaka widzieliście ostatnio? Nie widzieliście rybaka? Daniela Rybaka! A wiesz, co to znaczy słowo cwel? Ja z nim gadałem, go dorwałem, no i słuchaj, normalnie mi policja spisuje na centralnym, normalnie to, no wy miałeś być u mnie na sprawie, nie? No miałem, no mówi, że jak mi się chce, to jestem, jak mi się nie chce, to... A ile on ma teraz lat? 16, bo się wydaje. Ale był z jakimiś naprawdę dwoma molatami, nie? No jeden, ten to był chyba, podejrzewam, że tam wtedy coś tak chował. W czerwonej koszulce, chyba. Taki musawy. Sprawa braci Jabłońskich, nie wiem w tej chwili na jakim etapie, ale była kilka spraw wprowadzona przez prokuraturę, którą jest ze stołecznych prokuratur, z urzędu została podjęta, nie tak, nie że po ich doniesieniu, została podjęta z urzędu po przeczytaniu tekstu naszego W życiu Warszawy. Prokuratura z urzędu podjęła śledztwo w sprawie ujawnienia przez nas nazwiska tychże pedofili. Ja... Przeciwko wam. Przeciwko znaczy, w sprawie. Aha, w sprawie. W sprawie ujawnienia nazwiska braci Jabłońskich. Ja byłem przesłuchiwany jako świadek w tej sprawie przez policjantów, przez panią policjantkę konkretnie, która dostała taki wielostronicowy wykaz pytań od prokuratury, bardzo zdecydowanych, ostrych i tak dalej, dlaczego zdecydowałem się, jak mogłem podawać nazwiska, czy zdawałem sobie sprawę, że mi nie wolno i tak dalej, tego typu pytania, dokładnie pamiętam jakie były, ale taki miał wydźwięk, czyli jakby prokuratura wszczynając to śledztwo z urzędu uznała, że ważniejszy jest interes prawny pedofili, że ważniejsze jest chronienie ich nazwisk, ich inicjałów niż
interes społeczny, który akurat my reprezentowaliśmy w tym momencie, opisując całą sprawę. Bo to był szok, kiedy prokuratura zaczęła nam się dobierać do tyłków z urzędu. Dlatego, że chroniąc dobro pedofilów. Tak, jego dobro. Tak. Do tego przecież się tylko nas, bo to sam miał super ekspres, kiedy tam redaktora naczelnego Ziemeckiego też przecież ścigała prokuratura za dokładnie tą samą sprawę, tylko inny artykuł, ale też chodziło o ujawnienie personelu w lesie Jabłońskim. Do mnie też mieli pretensje. Były duże. Podczas przesłuchania w policji na komisariacie mieli do mnie pretensje, że w ogóle te zdjęcia nagle znalazłem po tylu latach. Jabłońskich się mówiło 2 lata wcześniej i nagle mi się znalazł film, który gdzieś tam ze sprawy z pretensjami do mnie, że ten film był ujawniony w tej chwili. No. Ziemecki by nawet miał postawiony zarzut, jakiś konkretny ujawnienie. W sprawie dwóch pedofilów, trzy gazety, wielu dziennikarzy, mało nie trafiło za kratki. I to z tego powodu, że prokuratura sama z siebie zaczęła im się dobierać do Tymka. Dlaczego wcześniej na przykład nie zostali namierzeni? Ale byli namierzeni. Dlaczego sprawy wtedy nie można było zrobić? A to z prostego powodu. Oni chcieli się wtedy przed nami otworzyć. Może akurat tego dnia coś przełamało się w nich. Może ten policjant, który z nimi wtedy uczestniczył w rozmowie, rozpytywał ich, może był lepszym psychologiem. Aureliusz powiedział, że został pobity w rozprawie sądowej. Przez policjanta przesłuchującego. Nie ma takiego. Nie mówię, co jest w zeznaniach sądowych. Odwołują swoje zeznania. I tutaj on mówi, że był przez policję zmuszany. Nie czytałem tych zeznań, bo ich było za dużo i musiałem je podpisać, bo byłem pobity przez policję, straszyli mnie. I w sądzie on nie potwierdził tych zeznań. Nie potwierdził i powiedział, że był zmuszony do podpisania tego, czego on nie mówił. Ale też wiemy nieoficjalnie, że osoby podejrzane w tej sprawie prywatnie próbowały się kontaktować z pokrzywdzonymi. Niestety, pewne rzeczy są poza nami. Odpowiadają z wolnej stopy, mają inne możliwości, mają jakieś tam środki finansowe. I odkąd sprawa, że tak powiem, skończyła się aresztowa, to już domyślamy się, że sprawa padnie. Po jakim czasie pana zwolniono z aresztu? Po 8 miesiącach. Po 8 miesiącach, tak? I wszyscy teraz odpowiadacie z wolnej stopy w tej sprawie. Oprócz tego jednego oskarżonego, który tam w innej sprawie. A on nie dlatego, że w tej sprawie siedzi, tylko za inną sprawę, tak? Tak. A poza tym to tak jak mówiliśmy wcześniej, że wcześniej oni byli pokrzywdzeni, a teraz już się stają sprawcami, więc po 2 latach no, łatwo odwołać, ponieważ nie wiem, ci ludzie dalej będą w tym kręgu ci oskarżeni, natomiast dla nich są jakieś tam pieniądze też, które mogą zarobić, bo mają z nimi kontakty. No także przez dwóch ludzi, trzy gazety miały poważne problemy. No to czego to dowodzi? No to dowodzi tego, że dowodzi złej woli, niemożności, bezradności. No wolałbym te dwa ostatnie punkty niż ten pierwszy. Wystarczy się przejść, wyjść trochę w miasto, popatrzeć po tych wszystkich miejscach, gdzie można te dzieciaki spotkać, które robią to dla pieniędzy, dla tej kromki z chleba, ze smalcem, bo nie mają inaczej, nie mają jak żyć. To wystarczy zobaczyć, że ten interes się dalej kręci. Ten problem rośnie. Niech tutaj w tym kraju nie myśli o tym, żeby to w końcu rozwiązać. Tych paru dziennikarzy, którzy się tym zajmują, no ale to dziennikarze są zupełnie od czegoś innego. Od tego jest policja, sąd, prokuratura. Była afera tych dwóch kolesi i spisali twoje numery. Takich, co siedzieli na murku. Tak? Kto spisał moje numery? Oni spisali, powiedzieli, że jeżeli by się ukazali, to gdzieś tam. To co? Coś tam działać, swoimi wtykami. Co robi? Rzucił butelką. Rzucił butelką, tak? Rozmawiałem i rzucili tekst na zasadzie, że widzieli samochód, który robił zdjęcia. No i co? Ale mamy ich numery właśnie. I co zrobią? Nie wiem, do co zrobią. Powiedz, co zrobią. A ty myślisz, że taki Daniel nie spi może z jakimś kolesiem, który ma wpływ? Na co? Na gangstera? Nie. Czy na policjanta? Który ma na przykład dostęp do bazy. No i tak, no ma, no i wiem, no i co? Zaczną ci kręcić. I co mi zaczął kręcić? I co zaczął mi kręcić? Nie wiem co. Musiałbyś pogadać z nim.
Ile lat mieli wtedy ci klienci, z którymi sypiałeś, jak miałeś 14-15 lat? No różnie. Po 30, 40, do 50. Różnie. Jakie to były domy, mieszkania? Elegancko urządzone, w jakichś eleganckich posesjach, domkach jednorodzinnych. Czasem hotel, czasem w samochodzie. Tu zaledwie jest 4-5 osób takich małoletnich. Mhm. Ale ktoś korzysta z nich, nie? No, oni sami chcą. Ja wiem, ale ktoś z nich korzysta. Oni się sami tam pchają. Miałeś stałych klientów? Zdarzało się. I czym się zajmowali zawodowo? Jacyś urzędnicy, jacyś bankowcy. Zdarzali się to już zwykli ludzie. Ale większość to była ustawiona. Skutkiem pedofilii jest to, że te dzieci nie tylko są skrzywdzone fizycznie, gdy są dziećmi, a potem wyrastają na... No po prostu są skrzywione, no, krótko mówiąc. No, i wyrastają czasem na bardzo złych ludzi. I to też jest skutek, który też jest jakby bardzo poważny. U mnie sytuacja była, po prostu wróbel do mnie przyszedł. Ja tak jak powiedziałem stąd, co się wydarzyło. To on wiedział, kim ja jestem. To on wiedział, po co przychodzi. To on wiedział, co zrobić, żeby mnie w danej chwili rozpalić. Nie ma ich, już się nie pokazują. A nie pamiętasz ich adresów? Nie pamiętam, bo ja byłem zabierany i odwożony z powrotem. Jechało się do Pruszkowa, Wilanów, takie dzielnice dalsze, nie tu w centrum. Większość była przejezdnych. Szczególnie w okresie świąt, jak przechodziły jakieś święta. I ty go nigdy nie wykorzystałeś seksualnie? Nie. Ani na przykład Andrzej i inni oskarżeni. A inni oskarżeni? Nie wiem. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, kto co robił. Dwunastolatek od razu uważa, że jest kurwą? Dwunastolatek zaczął. Jemu było widocznie tak wygodnie. Ale nie, to chcesz mi powiedzieć, że już wtedy był kurwą? Czy ktoś to kurestwo go rzucił? I że ktoś odpowiada za to, że stał się kurwą? Nie wiem. Być może trafił na kogoś i ktoś mu zapłacił. No więc właśnie to jest ten ośrodek, w którym przez, można powiedzieć, no, około 4 lat pracowałem z młodzieżą. I w którym właśnie rzekomo przez 2 lata gwałciłem dzieci u siebie w gabinecie. A gabinet gdzie jest stan? No gabinet to trzeba było z tamtej strony, tak? Odejść, bo on jest taki dosyć rozbudowany, bo tutaj też znajduje się i bursa dla dziewcząt. Przynajmniej znajdowała się za moich czasów i chyba teraz też. Andrzej był psychologiem w ośrodku, w którym byłem. A w tym ty byłeś, tak? No nie znasz historii jeszcze. Ale zapewniam, że z Andrzejem nic nie miałem. A to też dziwne jest dla mnie, że on się po prostu później kontaktuje z byłymi swoimi podopiecznymi, wiesz? To ja znalazłem kontakt. Aha. Bo ja w okresie 19 lat, kiedy miałem problem akceptacji siebie jako gej. Mhm. I to ja znalazłem jego, by się spotkać i porozmawiać o tym, jak to jest, że ja taki jestem. Tutaj właśnie też by przebywał ten Piotr, tak? Tak. I tylko on, bo z tamtych pozostałych nikt nie przebywał. Nie, tylko on. Nie wyobrażam sobie tego, znając Andrzeja, żeby on w pokoju, w ośrodku, komuś coś robił. Bo pewni ludzie, wiesz, mają takie zasady, że w swojej pracy nic nie robią. Ale wiesz co, dla mnie nawet jak Aureliusz miał 15 i 4 miesiące, 15 i 6 miesięcy, w momencie, kiedy psycholog zamyka się z 15-letnią osobą, nawet 16-letnią, to coś jest nie tak. O jakich zarzutach mówimy? Bo jeżeli nie ma żadnych dowodów,
co mi sąd jest w stanie udowodnić, jeżeli słowo nieletniego przeciwko mojemu nie ma żadnych dowodów. U mnie w domu nie znaleźli żadnych filmów, żadnych zdjęć, nie było nic takiego. Jest słowo nielata przeciwko mnie. Mam 3 zarzuty. Prezentacja filmów o treści pornograficznej, branie członka seksualne i Aureliusz, branie członka. I to są całe zarzuty. W tym Aureliusz odwołał, Wróbel też, Piotr Wróblewski też odwołał. Więc o jakich zarzutach my mówimy? Może sobie pójść. No to jest nasz informator. To jest pedofil, Wojtek. No ale to nie jest, wiesz, jest pedofil, ale też informator, tak? Ale dla mnie pedofil może być kurwa wszystkim. Ja go wykorzystam tak, jak on wykorzystuje ludzi. Bo dla mnie to nie jest normalne. No łapiesz to czy nie? Nie no, łapię, tylko wiesz, ja nigdy w życiu informatora nie wsypałem, nie? Ale jak, ale co znaczy wsypałem? No, rozmawiamy nie, nie ujawniłem jego danych. Ale jak... rozmawiamy z pedofilem, nie informatorem. Nie, ja wiem. Jeszcze miałem informatorów i morderców, nie? Ale to o czymś innym robimy teraz. Nie może być... powiem ci inaczej. To nie jest tak, że on w zamian za coś coś robi. Wręcz zaraz zobaczysz, co on będzie mówił tak dalej. Znaczy co, coś ukrywa swojego, tak? Tak. Cały czas. Mhm. A uważasz, że ja... Ja czuję, że... Kiedy byłem z Wróblem, to co? Ja też miałem z nim kontakt. No tak, miałem. No. Zrobiłem mu laskę. No. I co? Ile on wtedy miał lat? No wtedy nie miał 15. A ile miał wtedy lat? Nie wiem, przed 15. Nie wiem, 13, 12, nie, 10, nie, nie. 9, no bo 14, mówisz teraz tak jak tak, mówię, to mów od razu, no, tak. Że to jest jakaś tam granica, 14 lat. 14 lat. Ile ty wtedy miałeś lat? Nie wiem, 2000 chyba. Czy ile miałeś wtedy lat? 22? No jakoś tak. Kiedy dzisiaj znowu zalogowałem się jako 14-latek, przez cały dzień właściwie pisze koleś, nie podaje właściwie mniej więcej lat, tylko o 26 pisał. Jedziemy teraz na spotkanie z nim, umówił się pod galerią Ursynów na Natolinie. Teraz wam doniosę, podam imię, nazwisko, pokażę wam taśmę, podam numer telefonu komórkowego, co więcej połączę się teraz z nim i będzie prosił, żeby nie puszczał, na której dokumentowaliśmy to, że się umawia z 14-latkiem. Cześć Tomek, to twój numer? Czy możesz być trochę wcześniej? O, niż o 20 odpisz. To może 19 pod galerią Ursynów na Natolinie. Pokaż go już trochę. Halo, no i widzimy go, to jest on. Dobra, dobra, okej, okay, dobra. To poczekaj, niech pochodzi jeszcze. Wojtek, powiem na zewnątrz. Jesteś już pod galerią Ursynów? Odpisz. Czarne dresy, granatowa koszulka. W prawą stronę swoją wejdź, przejdź wtedy. Do samochodów. On stoi przy samochodach. Widzisz kolesia? Dobra. Idź do niego szybciej. Co wy możecie zrobić? No ja teraz, no co, no zgłoszę, podam wam numer telefonu. Co możemy zrobić? Też niewiele. Pokażemy wam twarz na kamerze. Tylko ciągle... ewentualnie do swojej pracy operacyjnej, że mamy po prostu, mamy tą twarz, mamy telefon, możemy sobie poustalać operacyjnie różne rzeczy, a... Zawodowanie w naszym zainteresowaniu operacyjnym. Procesowo na tym schemacie nic nie możemy zrobić. Fajnie jest tak chłopców brać? Fajnie jest tak chłopców brać? Jakich chłopców? Umówiłeś się z chłopakiem. Nie. Umówiłeś się tutaj. Nie. Mamy zarejestrowane wszystko. My co teraz? Mamy całą rozmowę zarejestrowaną. No. Uważasz, że to jest w porządku 14-latkiem? No nie. To dlaczego się umawiasz? No to było... na czacie tylko, nie? Taki żart niby, tak? Może nie żart, nie? Mhm. Pogadaj, spotka się. Ale jak pogadaj się, spotka? Weź mi wytłumaczyć, umawia się z tobą 14-latek. No. Wiesz, że to jest karalne. No wiem. Ale umawia się jakiś konkretny jakiś zamiar, nie? A to co, po co się chciałeś zaspotkać? Pogadać. O czym? Nie wiem, kurde. Się poglądać, 84. Jesteś gejem? Nie.
To po co ci chłopak 14-letni? To spotka się, nie? No ale co chcesz z nim robić wtedy? Pogadać, popić, nie wiem, piwo. Z 14-latkiem? No on nie. A co, czy ty byś piwo pił, a co on by robił? No nie wiem, no, by się mu kupił to w kole, nie? Proszę? By się mu kole kupię, nie? No i co, dalej? No nie wiem, potem go odprowadzę na metro, nie sobie jedzie, nie? Ty chciałeś sobie tak po prostu, nie wiem, no masz... Pogadać, nie? Taką wycieczkę krajoznawczą zrobić, tak? Może nie chodzisz, bo to znam krajobraz, nie? Ale masz świadomość, że to jest karalne? No wiem. Czym się zajmujesz na co dzień? Nie pracuję, szukam pracy. A jakie masz wykształcenie? Średnie. Średnie. No. Czyli znasz pewne kodeksy zachowań, zasad? No znam. Znam. No. Co mam z tobą zrobić? Nie wiem. Jakiś tam czat wszedłem, nie? Gdzieś tam trochę tym seru, nie? Żeby się po prostu spotkać, nie pogadać. A z, no wiecie, tam... Wiesz, z kim rozmawiałeś? Rozmawiałeś? Nie z kimś, tylko z nim rozmawiałeś. Chodź tutaj. Chodź tutaj, co? Z nim rozmawiałeś. Nie wyglądasz teraz. No nie. Będziemy z grupą się rozmawiać. Nie wiem, czy ci miło. Znaczy wiesz, a teraz co ja mam zrobić? No dobra. To na policję i tyle. No ale podejdźmy sobie z tej strony sensacji, co? Chodź z tej strony, co? I weź ślubić. Ucieka, ucieka! Mamy namiary na ciebie! Ja zgłosiłem to na policję, przez oczywiście dzwoniąc. Zgłosiliśmy to akurat na policję, podaliśmy numer telefonu. Nie powiedzieliśmy, że jesteśmy oczywiście mediami. Musieliśmy zobaczyć, jaka jest reakcja, prawda? Ustaliliśmy osobę, która umawia się z 14-latkiem w tym celu i nie wiemy, co zrobić. Możemy państwu podać numer telefonu? Mogę panu... Ale proszę pana, to nie do mnie. To ja się taką sprawą nie mogę zająć. Muszą państwo zgłosić bezpośrednio na komisariat. Ale, tam mają odpowiednie... Ale jeżeli ta osoba teraz... Odpowiednich ludzi, którzy się tym zajmą. Ale mam pytanie. Jeżeli ta osoba teraz na przykład wyrzuci ten telefon komórkowy, coś będzie robiła, w tym momencie byście mogli spróbować ją namierzyć, no. Ale my jako pogotowie policyjne nie mamy takiej możliwości. My mamy załogi jeżdżące na interwencję. A to nie możecie państwo zgłosić po prostu załogi, żeby się tym zajęła? No przecież pedofilia chyba nie jest aż czymś, co was nie interesuje. Czy to jest po prostu mniej groźnie niż napowiem? Interesuje to nas bardzo, proszę pana. I na pewno policja się tym zajmie, tylko tak jak mówię, trzeba to zgłosić na komisariat. Czyli pani najpierw... Oni mogą podjąć wszelkie czynności w ustaleniu, gdzie ta osoba mieszka i co dalej zrobić. No pan mi poda numer telefonu komórkowego i co ja z tym telefonem mam zrobić? Co mamy zrobić teraz? To tak jak każdy obywatel. Co możemy zrobić? No, bo no, gdzie mamy pójść dalej? Do każdej jednostki policji można to zgłosić. Nawet to teraz, jak nie? Najbardziej. Tylko musielibyśmy od razu, byśmy prosili o tą kasetę. I my nie ukrywamy. My w tej sprawie również poprosimy o radę prokuratury. Czy ja rozumiem, że nawet pani nie chce zapisać tego numeru telefonu komórkowego? Bo może ja nie chcę, ale może ja się boję pedofila, ale dlaczego ja mam od razu iść na komisariat? Skoro pan jest świadkiem tego i wie pan, że coś takiego się dzieje, to powinien pan jak najszybciej zareagować i właśnie doprowadzić do tego, żeby zatrzymać tego człowieka. Ja mam zatrzymywać go, proszę panią, a chyba pani powinna to zrobić. Doprowadzić do tego. To ja mam doprowadzić? Pan ma zatrzymać. Czyli jak mam doprowadzić? Tylko powinien pan właśnie jak najszybciej zameldować. To dzwonię do pani, jak... dzwonię do pani, mówię numer telefonu. Jako proszę, niech pan poda. Dobrze, proszę, niech pan poda. Już podaję numer telefonu. 600. U nas jeszcze obowiązuje prawo. Prawo może nie jest najbardziej doskonałe, ale ciągle wszystkich nas obowiązuje. I dlatego macie nagranie. Coś na tym nagraniu jest i na pewno człowiek w tej branży siedzi. Tylko mówię, ciągle pozostaje pytanie, czy to będzie dowód w sprawie. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Jak zbierzemy to wszystko od państwa, wyślemy docenę do prokuratury i będziemy mieli wtedy jasność. Prokuratura jest dla nas, że tak powiem, wyrocznią. Czy
to będzie przestępstwo, czy można coś z tym zrobić, czy po prostu niestety. Mogłem porównać Francję i Polskę, jak to się robi, i w jednym i drugim kraju. To jest w ogóle inna bajka. Tam są, w każdym komisariacie są specjalne wydziały powiązane i wyłącznie wydzielone do tego typu spraw. Zajmuje się tam policja, żandarmeria, są specjalne grupy dochodzeniowe, są informatycy, którzy się tym zajmują i tak dalej, i tak dalej. U nas jest to też również możliwe, tylko dlaczego tak nie robią, dlaczego tego nie tworzą. I dla mnie tekst, że nie mamy pieniędzy, jest troszeczkę niepoważny. My jesteśmy bardzo rozczarowani, że sprawa tak się kończy. Najprawdopodobniej w ten sposób się skończy. Bo jednak faktycznie to było dużo naszej pracy włożonej. Wierzy pan, że Douglas na przykład nie będzie tego robił z chłopcem? Nie, w to nie wierzę. Aż tak to takim optymistą nie jestem. Dawno powinien ten porządek zrobić. Zrobili jakieś zamieszanie, no ale to, wiesz, no tutaj krzyczą, a wróbel jak widzisz cały czas funkcjonują. Nikt na to nie patrzy. I będą, bo są nowi. Ta sprawa się musiała tak skończyć, jak się skończyła. Ale w sądzie to wiecie, że jest po prostu tragedia, nie? Bo tak. My doszliśmy do pewnych przesłuchań tych i tam jest po prostu dramat już teraz. Witam was, komisarz Zbigniew Matwiej, oficer prasowy Centralnego Biura Śledczego. Proszę zostawić wiadomość, zadzwonić pod warszawski numer telefonu 60 129 02, albo po prostu spróbować później skontaktować się ze mną. Wygląda sprawa w ten sposób, że pedofilia jest, bo była i będzie. I to prawdopodobnie jest to jeszcze większy problem. A oprócz tego, że od czasu do czasu ci dziennikarze złapią jakiegoś, namierzą, nic się nie dzieje. Czy ktoś słyszał o tym, żeby policja złapała jakiegoś pedofila? Oprócz takich oczywistych spraw, jak nakrycie kogoś z własną córką albo z własnym synem. Ktoś słyszał o tym, żeby prokuratura oskarżyła, a sąd skazał na poważne kary, maksymalnie jest 10 lat za to. No nie słychać, oprócz tego, że dziennikarze to robią, służby jakby omijają ten temat. No można zapytać dlaczego. Witam serdecznie, Sylwester Latkowski z tej strony. Halo? Sylwester Latkowski z tej strony. Tak, witam panie Sylwester. No i jak tam nasze sprawy? Nie mam jeszcze szczegółów. Rozmawiałem z kilkoma osobami. One nie miały z tym żadnych związków. Czy ma pan bliższe informacje, które wskazywały na tych, którzy mogli mieć z tą pedofilią do czynienia, z tą sprawą? Znaczy nie, no mi... to jest tak, no. Licho wie, jaka ekipa. Ci, którzy na przykład grzebią coś w internecie i mogli na to wejść, znaczy mogli zetknąć się z tą sprawą, a którzy teraz są w CBS-u, no oni nic na ten temat nie wiedzą. Po prostu mam dosyć ze sprawami pedofilskimi, już postanowiłem w ogóle nie zajmować się tą problematyką, bo to jednak po raz pierwszy zacząłem się tym zajmować w 2000 roku, dzisiaj mamy 2005, trochę za dużo, trzeba robić inne rzeczy, zresztą już zacząłem. Zajęło mi to kilka latek i starczy. Tym bardziej, że efektów żadnych praktycznie, jeśli chodzi o aspekt społeczny. Policji, prokuratury, sądownictwa, Sejmu, swobodawstwa, nic. Żadnych zmian. Kto ci teraz pomaga? Hostel. Na razie do środy, a potem nie wiem co dalej. I co zrobisz wtedy, jak nie mieszkam gdzieś się... Nie wiem. Bo chyba w tym wieku to już trudniej się prostytuować, nie? Trudniej. Tak naprawdę wszyscy są młode chłopcy. Wszyscy. A na żrawie kiedy ostatnio byłeś? Nie pamiętam. Rok temu, dwa lata, pół roku temu? Rok temu.
czekałem za tą papierosa, nie? Chwilę. Okej, już czekałem. O, Jezus. Ile rodzice lat mają? 41. Jak oni, nie szukali cię wtedy, jak miałeś 14 lat, 15? Szukali, była zawiadomiona policja. Policja mnie oficjalnie była powiadomiona. Rodzice obdzwonili wszystkich, kogo znali, i na tym się kończyło. A potem, jak już uciekałem, to już w ogóle nie informowali policji, bo ojciec mówi, poszedł, wróci. Jak nie wróci, będzie dobrze. Wróci, też będzie dobrze. Jest miejscowość, to jest dokładnie koło jakiego większego miasta? Koło Chojnic. Koło Chojnic, aha, no, koło Chojnic. Nie boisz się, co będzie z tobą dalej? Boję się. Myślisz, że ty nigdy jakiegoś dziecka nie weźmiesz i jak zostaniesz, bo jesteś homoseksualistą. Tak, jestem homoseksualistą. I nie boisz się, że sam kiedyś tak samo skrzywdzisz jakieś dziecko? Nie skrzywdzę. Czemu jesteś tego pewien? Ponieważ sam byłem tak skrzywdzony w taki sposób i nie życzę nikomu innemu, żeby był skrzywdzony w taki sam sposób jak byłem. Bardzo mocno odbija się to na psychice i na dalszym życiu. A... Jak wyszedłeś ze szpitala, poszedłeś tam do hostelu i tam ich interesuje, co z tobą idzie dalej? Czy w ogóle kogokolwiek interesuje, co z tobą idzie dalej? Tam w hostelu mówią, że musisz znaleźć pracę, jakieś lokum, żebyś mógł gdzie mieszkać, potem jeżeli znajdziesz, no to jak dobrze było, jakby znaleźć pracę i tak dalej. A tak naprawdę to wydaje mi się, że chyba nikogo nie interesuje. I co, oni cię tak po prostu wyrzucą na ulicę? Dostanę adresy, noclegowni dla bezdomnych. Aha, rozumiem. I albo mnie przyjmą, albo nie. Jest przypuszczenie, że mnie nie przyjmą, bo nie ma miejsc. Bo dzisiaj już było wykonane kilka telefonów i nie ma miejsc. A jeżeli słyszą nazwisko w ogóle Piotr Juchniewicz i wychowawcy opowiadają w ogóle, jaka jest sytuacja, że mogą przychodzić takie pismo, no to w ogóle nie ma dla mnie miejsca. Czyli jaka sytuacja, że pisma skąd? No, że na przykład jeżeli będę tam, że mogą przychodzić pisma z prokuratury, że jestem świadkiem kluczowym do sprawy Jankowskiego i nie ma miejsca. Zostaw mnie, bił ją po czym zbawić.
to nie film. Jesteś sam, zamykaj drzwi. Nie otwieraj nigdy już. Mama z tatą mają klucz. Odwiózł ją, błagał przez łzy, wybacz mi. Nie zapomnę tego, bo to się stało, to nie film.